Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku i niestety na samym wstępie muszę się z wami podzielić strasznie niedobrą wiadomością. Na początku sierpnia, zdaje się, wyszedłem sobie na rybki popołudniową porą nad jezioro, jak mam w zwyczaju, po pracy. No oczywiście wyprawa szczupakowa, do tego zakupiłem sobie również ostatnio nową wędkę, chciałem ją przetestować, także wziąłem ciężkie przynęty, wędeczkę, no i postanowiłem troszeczkę porzucać. Fajnie się zaczęło, bo już kilka pierwszych rzutów i zameldowała się pierwsza rybka, szczupaczek, także fajnie, podekscytowany. Rybka czekała na mnie w podbieraku, ja w tym czasie rozłożyłem sobie matę, statyw, oczywiście chciałem wziąć i zrobić zdjęcie, żeby wam pokazać rybkę. No i w momencie wyhaczania rybki zawiał wiatr, niestety. Statyw ustawiłem jak nigdy. Nigdy nie mam tego zwyczaju. Statyw ustawiłem na samym rogu podestu, na którym łowiłem. Także no, stała się tylko jedna rzecz, która mogła się wydarzyć. Statyw spadł z kamerą do wody. Póki co, póki nie nabędę nowej kamery, nie mogę wam zagwarantować dobrej jakości filmów. Na razie nagrywam telefonem i kamerą sportową, którą mam przymocowaną zawsze do czapki. Nie wiem, kiedy uda mi się kupić nowy sprzęt, także póki co filmy będą jakie będą. Jeśli będą to filmy naprawdę bardzo słabej jakości, to nie będę ich robił, bo nie ma to sensu. Wychodzę z założenia, że lepiej nie dodawać żadnego filmu, niż ma to być film brzydki, który się nie podoba, jest niemiły dla oka. Także zobaczymy, jak to będzie naprawdę z przyszłymi filmami. Cała ta sytuacja w ogóle zapoczątkowała cały ten pechowy sierpień, bo jakby odbiło się to również na wynikach. Nie szło mi, byłem na rybach, zdaje się, ze 3 razy. Zaraz jakoś tydzień po utracie kamery poszedłem z Przemkiem nad rzekę i tam niby wymęczyłem jakieś tam małe pistolety. No ale było naprawdę bardzo ciężko, rybki były bardzo niewielkie, złapałem je dopiero pod koniec wypadu. Za to Przemek od samego początku, najpierw zaczął może małą rybką, ale później już tylko jedna za drugą. I nieważne co zakładał, czy to był popper, czy to był kanibal, jakakolwiek guma, rybki brałem mu dosłownie jedna za drugą. Co chwilkę rybka była większa, największą chyba rybkę tego dnia złowił 86 cm szczupaka, także naprawdę już porządna, walcząca, rzeczna rybka. No, a ja same pistoleciki, także strasznie niepocieszony, nadal przybity troszeczkę utratą tej kamery. No, ale tydzień później postanowiłem, że się jakoś odkuję i wybrałem się na ponton. Był to strasznie, zapowiadał się to strasznie wieczny dzień, no ale wydawało mi się, że jeszcze się wyrobię, póki zacznie tak naprawdę silnie wiać. I wypłynąłem bardzo wcześnie rano, jakoś od razu prawie udało mi się złapać rybkę, niedługo to... O, osa. Niedługo naprawdę to trwało. No ale zaraz po tym, po wyholowaniu tej rybki, zerwał się strasznie silny wiatr. Do tego zaczął padać deszcz, musiałem się szybko zwinąć z jeziorka, bo naprawdę pływanie stało się niebezpieczne. Wiatr nasilił się do 40 km na godzinę, także naprawdę było to bardzo niebezpieczne i nie chciałem już powiększać mojego pecha, bo mogłem naprawdę stracić nie tylko sprzęt, a coś więcej. Także zawinąłem się stamtąd bardzo szybko. No i w kolejnym tygodniu kompletnie obraziłem się już na szczupaki, dlatego postanowiłem, że wybiorę się na pstrąga. Także wziąłem bardzo lekki zestaw, do tego bardzo cienkie fluo, założyłem mepsa, aglię, dwójeczkę i wybrałem się na pstrągową rzeczkę. Jak tylko dotarłem, dosłownie kilka rzutów i bach. Zgadnijcie, co usiadło. No ładnie. Jak zwykle na pstrągowej wyprawie. Szczupak. Ciekawe, jak to połknął. Brzeg wysoki. Będzie kiepsko. Będzie bardzo kiepsko. Thank you.
Gdzie jest blaszka? Fluo chyba jest w pysku, także nic z tego nie będzie. Brzeg jest tak wysoki, że również go nie podbiorę, a nie będę tutaj ryzykował. Zobaczymy. Przejdziemy się na spacer z nim. Może gdzieś się go uda wyjąć. Może tu. Nie wiem, jak tutaj jest. Czy tu można stanąć? Tu jeszcze można. No. Otwiera się jedna opcja. Jeszcze siedzi na kiju. Usiądziemy. No i teraz możemy powalczyć. Wiecie co, to jest jakiś fatum, bo za każdym razem jak przychodzę na pstrąga i zakładam cieniuteńki fluorocarbon, no to wchodzi szczupak. O, całkiem ładna rybka. No ale nie wierzę, fluorocarbon ma w pysku, to już widziałem. Także to jest na razie jeszcze cud, że walczymy. A co dopiero wyciągnąć go, to naprawdę będzie coś. Powalczę długo. Fluorocarbon jest 0,14 i blaszka Aglia dwójeczka z niebieskimi kropeczkami, pstrągóweczka i rybka coś koło 80 paru, a może mniej, może 70 parę, tylko jeszcze ma ochotę skakać. Prąd oczywiście nie pomaga wody, bo to pstrągowa woda. Zobaczymy, co się uda zrobić. Chodź, chodź, chodź. No wam powiem, udało się. Pięknie, piękna ryba. A jednak fluorocarbon nie w buzi. Piękna ryba. Postaram się. Ojejku. Postaram się stąd wygrzebać. No, tutaj można wreszcie działać. Piękna ryba. O. Zobaczcie. Tu jest blaszka. Ładnie połknęła, na jednej kotwiczce.
na jednej kotwiczce. O, taka blaszka. O. Taka rybka. Zmierzymy ją, a co? Osiemdziesiąt cztery centymetry. Jeszcze tylko trzeba raz się tutaj pofatygować i lecimy. O. Niby fajna rybka, niby poprawiła mi troszeczkę humor, no ale tak jak mówię, przyszłych filmów, jeżeli chodzi o jakość, nie mogę wam zagwarantować, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to, że jakoś uda się coś zmontować. Zobaczymy, może już wkrótce wybiorę się na ponton, zobaczę, na pewno będę kręcił jakiś film, także najpierw go zmontuję, przejrzę go w domu, jeśli będzie taki, że naprawdę, że będę z niego zadowolony, to go opublikuję, jeśli nie, to naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcę wstawiać badziewia na kanał, bo naprawdę nikomu to nie przynosi żadnej radości, szczególnie mnie, a już wam na pewno nie przyniesie, także zobaczymy. Póki co na dzisiaj to już wszystko, poznaliście moją historię, zwierzyłem się, wysmuciłem się do was, także nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam was do lajkowania kanału, oczywiście kliknijcie dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, abyście dostawali powiadomienia o najbliższych filmach i do zobaczenia, połamania kija.